Hej, witajcie u nas na kanale. Dzisiaj przychodzę, znowu z tym przychodzę. Cześć, witamy u nas na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z holem. Co ja mam z tym przychodzę? Cześć Wam. Witajcie u nas na... Daliście mi znać. Nie. Ostatni raz, bo inaczej rezygnuję. Cześć, witajcie na kanale Family Beauty Box i dzisiaj zapraszam Was na haul. A teraz poleci 10 sekund naszego intro i Wy w tym czasie upewnijcie się, że macie włączoną subskrypcję i ten dzwoneczek. Dobra? Takie żebry małe. Mam pomocnika. Chodź. Cześć. Sebuś już jest prawie zdrowy, teraz ma katarek. Jak już Wam wspominałam, dzisiaj będzie haul. Byłam ostatnio właśnie na zakupach z Zuzią. Ostatni weekend, tak. I pokazywałam Wam to na Instagramie i Wy na Instagramie zaproponowaliście, żebym pokazała, co kupiłam. A że są to różne zakupy, także stwierdziłam, okej, no takiego haulu jeszcze nie było. Po prostu co upolowałyśmy w ostatni weekend z Zuzią. Zacznijmy od rzeczy spożywczych. I nie będą to rzeczy z polskiego sklepu, boście śmieli się, że mam pokazać kiełbasę z polskiego sklepu. Ale kiełbasa jest w lodówce, zresztą takie zakupy z polskiego sklepu już były, nawet nie raz. Więc jak znajdę filmik, to Wam zostawię. A teraz pokażę Wam, co kupiłam w TJ Maxie, ale tym razem kupiłam coś do jedzenia. Zawsze poluję w TJ Maxie na drzemy. I tak pakują te drzemy każdy w papier. I tu mamy szwajcarskie drzemy. Ten akurat jest czereśniowy. Pyszny Sebastian. Sebastian woli miód, nie? Taki drzem kosztuje $4. I ketchup. A miód z ketchupem też? Tak. Tak? Dobra, ten był czereśnia. Ten był figa. Ten był figa, ten był fig. O, czeka ten jeden. A ten mamy malinowy. I ten też jest 70% owoców. Uwielbiam te drzemy, naprawdę są dobre i nie są za słodkie. To są nasze drzemy. Co jeszcze kupiłam? Aha, jeszcze jeden drzem. Truskawkowy. 85% owoców. Pięknie. I też $4. I jeszcze jedna rzecz, która kupiłam, to są ten Higher Living, taka firma produkująca herbatki. Wydaje mi się, że to jest angielska firma. Tak, bardzo dobre te herbatki są. Mam to nadać. Kolejny sklep to Michaels i właśnie na Instagramie Wam pokazywałam, jakie piękne dekoracje właśnie jesienne były, ale już świąteczne, już się nie mogę doczekać świąt i będziemy stroić dom na święta, nie? A w tym roku chyba, nie wiem, początek grudnia albo nawet koniec listopada będziemy stroić, co? Żeby się jak najdłużej nacieszyć. Bo wiecie, tutaj w Stanach to jest tak, że zaraz po świętach wszyscy wszystko ściągają, nie? A my zawsze trzymamy tą choinkę i tak dłużej. My po polsku. Dobra, to w Minecraft kupiłam sobie ozdoby jesienne. Z tymi reklamówkami to nie był dobry pomysł. Chodź. Znak Michael i kupiłam sobie wrzosy, bo ja tutaj nigdzie nie umiem kupić wrzosów żywych, żeby posadzić, albo przynajmniej w doniczce mieć, więc kupiłam sobie coś a la wrzos, no są przepiękne, a w Michaels była już taka promocja na te jesienne dekoracje, była przecena minus 50 albo minus 60%. I na przykład normalna cena jednego tego kwiatuszka to jest $15, także za obydwa, za dwa zapłaciłam $15 i kupiłam do tego taki koszyczek, który mi posłuży jako wazon, on kosztował $7 minus chyba 50%, nie wiem czy 50 czy 60, nie pamiętam. Także teraz Wam to pokażę, już sobie zagięłam tutaj te końcówki, żeby mi to ładnie się trzymało. Oczywiście teraz mi się to nie uda tak ładnie. No ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ładnie?
tak. Możesz iść dać tam na stolik w przedpokoju. Okej. Dziękuję. Co jeszcze kupiłam w Michaels, to takie kwiatuszki. Oni mają najładniejsze takie sztuczne kwiaty. Takie bukiciki. No są przepiękne. Tutaj na stoliku to też są kwiatki z Michaels, ale te już znacie, bo te już mam bardzo długo. To są dwa takie małe bukieciki i zresztą ta skrzyneczka też jest z Michaels. Także ten bukiecik kosztował 10, przeceniony był za 5 dolarów. Tak, 50% była. Śliczny, nie? Sebastian? Tak pasuje do tej koszulki. Do włosów, tak ślicznie. Okej, to był Michaels. I teraz mówiłam wam też, że kupiłam w końcu podkład. Szukałam podkładu, który nie będzie obciążał mojej skóry. Bardzo długo szukałam takiego podkładu. I rozmawiałam z Anią, z Krecią na ten temat i Ania mi polecała podkłady z Klinik. Pani w drogerii powiedziała mi, że Klinik mają taką najlepszą, że są najzdrowsze. Także pokażę wam, jakie sobie wybrałam. Wybrałam sobie ten Klinik Beyond Perfecting i kolor mi pani od razu na miejscu dobrała do twarzy, po prostu zmyła mi fragment mojego makijażu, nałożyła podkład i ten kolor jest idealny dla mnie. Ja wam powiem, jaki to jest kolor. Linen, One Linen. Jedyny minus tego podkładu, to zaraz wam pokażę, to jest to, ten patyczek. O. Nie cierpię takiego wyciągania podkładu, bo jest to dla mnie po pierwsze niehigieniczne. Nie robię tego w ten sposób, że go nakładam bezpośrednio na twarz, nakładam sobie go najpierw na umyte ręce oczywiście, czyste ręce. Dopiero potem z dłoni nakładam na twarz. Natomiast jest on rewelacyjny, bardzo dobrze kryje, ale nie jest ciężki i mam go teraz na sobie. I on jest taki naturalny, mam... Już się trochę świecę, ale to dlatego, że dałam mało tylko pudru matującego. Chcę pójść coś mi ukraść. Aha, no i powiem wam, ja go kupiłam w Macy's. Czekajcie, pokażę wam znak, może będziecie kojarzyć. To jest znak Macy's. Zapłaciłam za niego z podatkiem chyba 31 czy 32 dolary. Nie wiem. Badek, mogę mówić dalej? Okay. Dobra. I do tego pani mi dała jeszcze prezent. Dostałam taką kosmetyczkę, a w tej kosmetyczce 5 kosmetyków. Dobra, to jest dwufazowy płyn do usuwania makijażu. Krem nawilżający. Tutaj mam mydło do twarzy. One są bezzapachowe. Tusz do rzęs w takiej mniejszej pojemności, tu jest 3,5 ml. I pomadka. Ta pomadka ma bardzo ładny kolor. Taki nudziakowy. Zobaczcie. Nudziakowy, ale leciuteńko podróż. Ja takie kolory bardzo lubię. Mogłam się pomalować nim, nie? Zmyję łyżek. No to przyniesie, poszukaj. Aha, możesz moje, dobrze. O, taki kolor, jest to kolor... Kolorów. Nude Pop 01. Okej. Okay. Także to wszystko było za te 31 czy 32 dolary. Super. I na to! I na koniec kupiliśmy parę rzeczy... Dla Hania i Zuzia. Dla Hani i Zuzi. I w Gapie był bardziej dla Zuzi, bo Zuzia tak szybko rośnie, ona potem przekazuje niektóre rzeczy Hani. I w Gapie się super opłacało, bo było jeszcze 30% od przecen jeszcze, takich resztek przecen. I wam teraz pokażemy, co trafiliśmy. I wtedy pamiętam, na Instastory właśnie wam mówiłam, że są takie ceny i zaraz sami nie uwierzycie. Na przykład mam taką piżamkę. To są spodenki z piżamki. Przepraszam. Spodenki, do tego jest koszulka. Zobaczcie, koszulka z takimi falbankami. No jest prześliczna. Milk, orange. I
cena oryginalna to jest $40 za taką piżamkę i osobiście nie dałabym $40 za piżamkę dla dziecka. Była ona przeceniona na 15, my za nią zapłaciliśmy $11. Także było super. Dobra, dalej. Takie króciutkie geterki. Dla Hania. Dla Zuzi to są. I te takie króciutkie geterki dziewczyny potrzebują pod sukienki na przykład do szkoły. I te geterki kosztowały, były przecenione na 3, my zapłaciliśmy za nie $2. A zobaczcie jak błyszczą. Ale się nie wcisnę. Drugie geterki i te geterki, nie wiem czemu były przecenione, bo one są naprawdę takie grube, takie już zimowe. To są długie geterki beżowe, więc fajnie, bo będą na dłużej, tak dla Zuzi. I one też były przecenione, normalna ich cena jest, to jest 20, tu były 3 przeceny, więc ta trzecia przecena to było 2,99, a my zapłaciliśmy za nie, dobra, a my zapłaciliśmy za nie $2. Okej, okay. Sebastian jutro wraca do szkoły. Okej, okay, teraz spodenki. Zuzia uwielbia takie spodenki, które są mięciutkie, delikatne, z bawełny. I za te spodenki daliśmy... Teraz wam powiem ile kosztują normalnie. Kosztują normalnie 20, potem były na 8 przecenione, potem na 2,99, my za nie zapłaciliśmy $2. Za spodenki z Gapa, które są gatunkowo są super. Dekoncentruję się przez siebie i na pewno mam... Dekoncentruję się przez Sebastiana i na pewno robię pełno błędów, nie? Ale co tam. Dobra, i tu były spodenki ostatnie takie. One wyglądają jak jeansowe, ale to jest taka mięciuteńka bawełna. Zobaczcie, z tyłu też mają kieszonki. I one kosztowały $8, czyli myśmy za nie zapłacili jakieś 5,50 chyba. I już ostatnia rzecz to była koszulka. Supergirl. Taka koszulka. Śliczne ma te rękawki. Poczekaj, mama ci pomoże. Tak? I ma. Ze zmianą na taką Supergirl. Ta koszulka jest śliczna, Zuzia się bardzo podobała. Oryginalnie kosztowała $27. Potem była przeceniona na 13, więc myśmy ją dostały za jakieś $10. Ale uważam, że się bardzo opłaciła. Dobra, kochani. Coś miałam tutaj dla Hani i nie wiem, chyba Hania mi już to zwinęła. Dobra, mniejsza z tym. Tak, miałam koszulkę. Koszulkę i na Instagramie pokazywałam wam tą koszulkę. Także kto widział, to wie, to była biała, zwykła koszulka z kołnierzykiem i ją też kupiłam za $3. O tak. I fajna ta reklamówka. Zobaczcie, jaki fajny pomysł na reklamówkę, bo reklamówka normalna jest taka, ale ze sznureczkiem, więc robi się z tego jak taki worek. No dobra, no reklamówki wam nie będę pokazywać. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobał taki haul. Z niespodzianką, z niespodziewanym gościem. Sebastian, ty już jesteś taki zdrowy. Jutro idziesz do szkoły, nie? Tak. Tak. Cieszysz się, że idziesz do szkoły? No to super. Kochani, jak wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pokaż łapkę w górę. Aha, takie łapki w górę. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co wam się podobało z tych zakupów, żebym wiedziała, jakie hole mam robić na przyszłość. Czy wolicie ubrania, czy wolicie spożywkę, czy kosmetyki, czy dekoracje domowe. Nie? A my życzymy wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa! Pa.